Cześć kochani, nazywam się Magdalena, jestem wizażystką i serdecznie zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. W połowie jestem już zrobiona, ponieważ w poprzednim odcinku, który znajdziecie tutaj, testowałam nowości, produkty, które weszły lub wchodzą dopiero na rynek. A nie będę Wam zdradzała, co to są za produkty, koniecznie wejdźcie i obejrzyjcie sobie poprzedni film. Dzisiaj będę robiła makijaż oczu tą oto paletką. Jest to paletka marki Anastasia Beverly Hills Norwina. Szczególny sentyment mam do tej palety, ponieważ mam tutaj autograf od samej Anastazji, którą właśnie miałam okazję poznać. Ja już o niej wspominałam w moich ulubieńcach roku, więc więcej na ten temat, na temat tej palety mówić nie będę. Po prostu zabieram się za pracę i zachęcam Was do dalszego oglądania tego filmu. Makijaż oczu zacznę od przyklepania sobie korektora, który niestety nie jest zagruntowany, ponieważ nie nakładałam tam żadnego pudru. Ja nie jestem zwolenniczką gruntowania sobie powierzchni pod cienie, ponieważ do malowania właśnie oczu używam albo specjalnych baz, albo używam korektorów, które zastygają. Dobrze, to w takim razie zaczynamy makijaż oczu. Biorę pędzelek Hulu P32. Jest to taki typowy pędzelek do blendowania. Nakładam cień Love i zaczynam blendowanie. Blendowanie zaczynam od zewnętrznej części oka, okrągłymi ruchami i kieruję się do wewnątrz. I również odrobinkę tego cienia nakładam również na dolną powiekę, również blendując okrągłymi ruchami. Kolorów. To samo robię na drugim oczku. Dając oczywiście odpowiednie ilości cienia. W ogóle te cienie są naprawdę bardzo dobrze pigmentowane i naprawdę praca z nimi to czysta przyjemność. Osoby, które mają cienie Anastazji, z pewnością już to wiedzą. Tymi cieniami na pewno sobie krzywdy żadnej nie zrobimy. One pięknie się ze sobą wtapiają i ładnie rozcierają. Cały czas tym samym pędzelkiem, już nie dokładam produktu, blenduję. Jest to dosyć pracochłonne, ale jeżeli chcemy mieć naprawdę dobrze wykonany makijaż, to musimy troszeczkę się napracować. Na środkową część powieki nałożę teraz glitter primer z NYXa i on posłuży mi jako baza, ponieważ ten korektor, który mam na sobie, jest bardzo suchy, zastygający, a ja potrzebuję, żeby cień, który teraz nałożę za chwileczkę, żeby on mi się ładnie tutaj przykleił do powieki. A mianowicie nakładam teraz cień Top Shopu. Cień, który również się znalazł w moich ulubieńcach. I zobaczcie, jaką przepiękną taflę daje. A jest to, kochani, Wax & Wayne odcień. I robię to samo z drugą powieką. Również nakładam bazę z NYXa. Zawsze tą bazę sobie najpierw rozpracowuję na dłoni, nim ją nałożę, żeby ona równomiernie mi się nałożyła na powiekę, żeby nie powstawały jakieś tam grudki, niepotrzebne historie jakieś. No i nakładam ten cień, wklepując paluszkiem na ruchomą powiekę. Prawie całą, zostawiam sobie tylko ten zewnętrzny kącik oka bez tego cienia. Wracam do palety Anastasia Beverly Hills i sięgam po odcień Celestial i nakładam go tutaj na zewnętrzną część ruchomej powieki, wklepując płaskim pędzelkiem, a jest to pędzelek z Inglota 13P łamane na S. O. Zewnętrzna część ruchomej powieki. Staram się, żeby te cienie ładnie się ze sobą połączyły, czyli ten cień z Top Shopu, żeby to był piękny gradient.
czyli resztkę tego cienia przerzucam na środkową część, znowu mi się osypał. Nie jestem przyzwyczajona, słuchajcie, że mi się cienie osypują, bo zazwyczaj nie zwracam na to uwagi, bo maluję zawsze makijaż oczu techniką odwróconą, jeżeli chodzi o takie mocniejsze makijaże na wyjście. Więc jestem zaskoczona, że się muszę tym przyjmować, że coś mi się osypało. Dobra, kochani, robię teraz, słuchajcie, przyciemnię sobie ten zewnętrzny kącik, nakładając z palety Anastazji odcień Poison. Przyciemniam sobie zewnętrzny kącik. Nakładam odrobinę również na dolną powiekę, starając się, aby ten cień znalazł się tylko do 1/3 oka, 1/3 części oka. Czyli do mojej tęczówki. Maluję to, słuchajcie, takim mniejszym pędzelkiem do blondowania. A jest to, słuchajcie, pędzel Zoeva 231. On jest bardziej taki zbity. Staram się bardzo dokładnie rozblondowywać te cienie. Dobra. Wracam do mojego poprzedniego pędzelka. I nie nabieram już na niego cienia. Jest to pędzelek czysty i staram się wszystko ładnie rozetrzeć. Cień w kolorze Wild Child nakładam na pędzelek z Inglotta, niestety nie ma nazwy, i nakładam na wewnętrzną część ruchomej powieki. Zobaczcie, jaką pigmentację ma ten cień, naprawdę piękny kolor i pięknie go widać. I staram się tutaj połączyć te dwa cienie ze sobą. Robię to samo na drugiej powiece. A w wewnętrzny kącik oka tym samym pędzelkiem nakładam Dreamer, czyli bardzo jasne, ładne cień, który pięknie rozświetli mi wewnętrzny kącik oka. Zobaczcie, jak ładnie rozświetlił, prawda? Ten cień również nakładam na dolną część powieki. Tutaj od wewnętrznej strony. Staram się wszystko ładnie połączyć. Biorę czysty pędzelek. Staram się, żeby ten cień troszeczkę się rozproszył. Sięgam po pierwszy cień i przeciągam na dolnej powiece ten cień aż do wewnętrznej części oka. Sięgam teraz po cielistą kredkę z Inglotta i będę malowała nią linię wodną. Dzięki temu oczko jeszcze bardziej mi się otworzy. I bardzo ważną informacją jest jeszcze dla Was to, że jak malujemy oczy w kolorach takich właśnie fioletach, takich, które podbijają gdzieś nasze na przykład cienie pod oczami bądź zmęczenie, warto, aby sięgnąć po właśnie kredkę, jeżeli nie po kredkę cielistą, to po kredkę czarną, żeby zneutralizować zaczerwienienie na przykład lub zmęczenie z naszego oka. Od razu lepiej, tak? Teraz sięgam, kochani, po eyeliner. Jest to eyeliner również z moich ulubieńców i będę malowała nim kreskę wzdłuż linii rzęs. Kreski mam już namalowane, teraz zaczynam tuszować rzęsy i sięgam po mój ulubiony tusz z Benefitu, który nazywa się Bad Girl Gang. I tuszuję rzęski. Wytuszuję sobie na spokojnie i zaraz do Was wrócę.
Rzęsy już wytuszowałam, brwi również pomalowałam poza kamerą, dlatego że zrobię o tym oddzielny filmik. Makijaż w sumie mam już prawie skończony. Chciałabym tylko jeszcze nałożyć pomadkę. Wybrałam sobie pomadkę, która była dołączona do kalendarza adwentowego z NYXA. Intense Butter Glow. I zobaczymy, co to jest za kolorek. No taki fiolecik. Myślę, że będzie pasował do całości. O, jaka formuła przyjemna. Bardzo przyjemna formuła. Zrobiło się troszeczkę za sino, więc dorzucę błyszczyk taki brzoskwiniowy, również z NYXA. Tak, żeby przełamać tą kolorystykę, żeby ocieplić troszeczkę ten fiolet na ustach. I zdecydowanie lepiej. I tak prezentuje się oto gotowy makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Starałam się wykonać makijaż nie za trudny, tak żeby każda z Was mogła sobie spokojnie poradzić z odtworzeniem ewentualnym tego make-upu. Mam nadzieję, że jeżeli miałyście jakieś wątpliwości co do zakupu tej paletki, to mam nadzieję, że te właśnie wątpliwości rozwiałam. No nie będę już dłużej przedłużać. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie na dole kciuka w górę oraz serdecznie zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, żebyście mogli być ze mną na bieżąco. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, do zobaczenia, do następnego, pa!